Miałam być skrzypaczką, ale zmieniłam swoje plany i w ogóle tego nie żałuję, ponieważ myślę, że aktorstwo to jest sposób na przełamanie własnych kompleksów, przełamanie własnych słabości, walkę ze sobą, przeistaczanie się w kompletnie inne postaci, analizowanie własnej psychiki, analizowanie psychiki postaci, łączenie tego. To jest bardzo ciekawy proces. W związku z tym moje szczęście jest ogromne, że akurat tą drogą poszłam. Szkoła teatralna nie była prostą rzeczą dla mnie ze względu na to, że w okresie, kiedy ja studiowałam, profesorowie mieli taką tendencję, żeby w dość trudny sposób dla studentów narzucać pewny rodzaj myślenia, rodzaj interpretacji, roli, tekstu. To były dość momentami traumatyczne przeżycia, dlatego postanowiłam, że w moim metodzie nauczania będzie zupełnie inaczej. Musimy być otwarci na was, na młodych ludzi. Musimy zauważać wasze spostrzeżenia, wasze przemyślenia, wasz proces dochodzenia do sensu tekstu, do sensu postaci. I ja się nastawiam właśnie na taki rodzaj pracy i bardzo się na niego cieszę i czekam.